siostry, bracia, bardzo serdecznie Was witam na spotkaniu o śmierci. Śmierci, która jest bramą życia. To nasze ostatnie spotkanie w tym cyklu, podsumowujące i także rzucające światło na ostatni akt całego stworzenia, którego śmierć jest zapowiedzeniem. W tym roku rozważaliśmy temat trudny. Trzeba powiedzieć, jest to temat niełatwy, śmierci, która zawsze wywołuje w nas jakieś myśli trudne, czasem takie myśli nawet przygnębiające. Ludzie nie chcą rozmawiać o śmierci, odsuwają śmierć gdzieś na opłotki swojej myśli, swojego życia, odsuwają tę nie tylko myśl, ale rzeczywistość jak najdalej, żeby cieszyć się życiem, a śmierć uważają za kres albo za jakąś wielką niewiadomą, albo też za jakiś absurd, który dotyka ludzkiej natury. A ta śmierć i tak przychodzi w każdej chwili, nawet teraz, kiedy tutaj jesteśmy, wiele osób na świecie umiera, oddaje ostatnie tchnienie. Kiedyś dla nas przyjdzie ten moment i nie trzeba od niego uciekać, tylko po prostu wyjść w postawie dojrzałości i starać się zrozumieć, czym jest ta śmierć. Jak to mówił Jan Kelewicz, filozof, śmierć dotyczy najpierw trzeciej osoby. To jest on, ona, ona umiera, czy on. Potem śmierć zjawia się w drugiej osobie. To ty umierasz, ktoś bliski umiera i to mnie bardzo dotyka. Ale w końcu przychodzi śmierć w pierwszej osobie. Śmierć ja, to ja oddaję ostatnie tchnienie. I coś takiego każdy z nas doświadczy. Chrześcijaństwo jest odpowiedzią na wszelkie ludzkie pytania, zwłaszcza te najtrudniejsze. Chrześcijaństwo nie ucieka od trudnych pytań, nie spycha ich na opłotki ludzkiej świadomości. I także ukazuje nam prawdę o śmierci. Rozważaliśmy prawdę o śmierci w świetle śmierci samego Chrystusa, bo On jest drogą, prawdą i życiem. Chociaż także przeszedł przez śmierć, nie nazwał siebie, że jest śmiercią, ale jest życiem, pełnią życia. I ukazuje nam prawdę o ludzkiej śmierci. To jest jakaś nasza siostra, która przeprowadza nas do pełni życia. I dzisiaj zastanówmy się, ale do czego to wszystko ostatecznie prowadzi? Jaki jest ostateczny cel istnienia ludzkości, każdego człowieka, albo jeszcze szerzej, całego wszechświata? Co oznacza ta śmierć w skali powszechnej? Okazuje się, że śmierć nie jest tylko przypadłością człowieka, ale doskonale o tym wiemy, że jest prawem powszechnym. W każdej sekundzie miliardy istot żywych oddaje swoje życie. Ich życie dobiega kresu. Coś się nieustannie kończy. Świat, wszechświat stanowi taki wielki ocean rodzenia się, ale także odchodzenia, umierania, śmierci, rozpadu. Od momentu wielkiego wybuchu powstają i giną planety, gwiazdy, całe układy. Prawo przemijania jest wpisane we wszelki byt. I kiedyś wszystko ma się zakończyć. Tak jak był wielki wybuch na początku, jak nam mówi fizyka, tak ma dojść do kresu,
to wszystko, wszystko, cokolwiek. Dlatego śmierć jest wpisana, kres jest wpisany wszelki byt. Nieśmiertelność naturalna, nawet gdyby była zapisana na nośnikach elektronicznych, jak to dzisiaj marzą transhumaniści, jest także przemijająca i niemożliwa do osiągnięcia. Ale zauważmy, że spośród tych wszystkich istot, z tych zwierząt, roślin, planet, tylko człowiek nie tylko umiera, ale wie, że umiera. Tylko on może zastanowić się nad tym prawem przemijania. To jest jakiś niezwykły przywilej. Tylko człowiek, jako istota rozumna, może zastanawiać się nad własnym kresem i przyjąć jakąś postawę wobec niego. Albo negacji, odrzucenia, albo też afirmacji i takiego dojrzałego wchodzenia w śmierć. Może człowiek coś, co jest mu narzucone, zamienić w jeden akt moralny. Tak właściwie to całe życie jest nam narzucone. W ogóle istnienie wszechświata jest jakoś przez kogoś narzucone. A zatem w pewnych obszarach to nie jest, że jest ograniczenie wolności. Nie, tylko to jest baza do rozwijania wolności, wolności, która jest wpisana w człowieka, istotę rozumną. Człowiek może to, co jest mu jakby wpisane w jego życie, przemienić w akt wolny i rozumny, przeżyty w duchu całkowitego podarowania się siebie, innym, Bogu, światu. Może zamienić tę śmierć w najwyższy akt moralny, w najwyższy akt miłości. I niekoniecznie musi o tym myśleć w chwili odchodzenia. Zresztą to raczej jest niemożliwe, chociaż nie wiemy. Do końca nie wiemy, bo ten czas w momencie agonii jakoś dziwnie przebiega, wydłuża się. Nie wiemy. Nie wiemy, czy jest możliwość jakiejś ostatecznej decyzji, tak jak to mówi o tym Borosz. To jest wszystko nieweryfikowalne. Ale jeżeli byśmy byli całkowicie nieświadomi w momencie naszego exitusu, czyli wyjścia z tego świata, to wcześniejszy styl życia konstruuje postawę moralną, kiedy ta śmierć już przychodzi. Jakie życie, taka śmierć. I wówczas w tej chwili odchodzenia z tego świata Chrystus ogarnia nas swoją miłością, ogarnia nas swoimi ukrzyżowanymi ramionami, nadając tej śmierci jakiś boski wymiar, czyniąc z niej akt miłości. I w ten sposób, to jest bardzo ciekawe, w ten sposób ludzka śmierć może w sobie zogniskować te miliardy innych śmierci, istot żywych, zwierząt, roślin, które są tego nieświadome. Ludzka śmierć przeżywana świadomie może być jakby zjednoczeniem z tymi wszystkimi, którzy w danej chwili też umierają, nie wiedząc o tym. Może to wszystko jakby ukierunkować na Chrystusa. Czyli innymi słowy, może jakby usensownić te wszystkie odchodzenia, przemijania, inne śmierci. Usensownić w jakiś sposób tylko znany Bogu. I ludzka śmierć może przyczynić się do tego, aby te wszystkie inne kresy stanowiły początek nowego życia. Trzeba na ludzką śmierć popatrzeć szerzej. Nie tylko, że to jest wydarzenie człowieka, ale to jest wydarzenie we wszechświecie, dotykające innych istot stworzonych przez Boga.
Święty Paweł bardzo pięknie to pisze w liście do Rzymian. Zacytuję: stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Koniec cytatu. Tak, całe stworzenie jakby patrzy na człowieka, patrzy na sposób jego życia, na sposób umierania i jakby z utęsknieniem, upragnieniem oczekuje się objawienia się tych dzieci Bożych. Ono zostało poddane marności po to, żeby mieć nadzieję, że i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, żeby uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Jest jakąś niezwykle wielką odpowiedzialnością styl naszego życia, a ostatecznie też styl naszego umierania. Nie jesteśmy samotną wyspą. Jesteśmy połączeni z tym światem. Jesteśmy solidarni z całym stworzeniem, z całym wszechświatem. I styl naszego życia, a potem styl naszego odchodzenia promieniuje na ten świat, przemienia go. Oczywiście dobrze by było, żeby na lepsze, a nie na gorsze. I dalej w innym rozdziale 14 tego samego listu do Rzymian Paweł pisze: nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana. To znaczy, że należymy do kogoś w życiu i w śmierci. Do kogo? Do Pana. A tenże Pan jest Panem całego świata. Należymy do Niego. Ukierunkowujemy cały świat ku Niemu. Pomagamy niejako temu stworzeniu także uczestniczyć w chwale dzieci Bożych. A zatem oddając swoje życie, człowiek przynosi ze sobą niezliczone agonie świata i wszczepia je w swoje umieranie, integruje je ze swoim umieraniem. A tym samym integruje to wszystko z umieraniem Syna Bożego. Bo ostatecznie to wszystko prowadzi ku krzyżowi, ku umieraniu Chrystusa i ku pustemu grobowi, ku zmartwychwstaniu Chrystusa. Tam w tym krzyżu i pustym grobie, który jest jakby wejściem i wyjściem, ogniskują się wszystkie śmierci. Wszystkie kresy, najpierw człowieka, a potem świata. Wszystko zmierza ku Chrystusowi, ku Jego śmierci i ku Jego zmartwychwstaniu. Każda śmierć w jakimś sensie staje się elementem Jego umierania. I każda jest zawarta w tym umieraniu i także zmartwychwstaniu. A On wszystko prowadzi do Ojca. On przemienia wszystko. Po to, aby na samym końcu nastało nowe niebo i nowa ziemia. A w tym nowym niebie i w tej nowej ziemi także nowy człowiek. I tak pisze zakończenie Apokalipsy. Ostatnia księga Pisma Świętego tak to wszystko ujmuje. Cytuję. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga,
przystrojona jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. I mówi: napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: stało się. Jam alfa i omega, początek i koniec. Cudowna perspektywa. Żeby ona mogła być zrealizowana, musi obumrzeć stary człowiek, a wraz z nim świat dotknięty walką, konkurencją, a tak naprawdę naszym grzechem, który to wszystko zniszczył według tego opisu rajskiego. Ale to nie jest ostateczna prawda. Ostateczną prawdą jest to, że będzie nowe niebo i nowa ziemia. I Bóg otrze wszelką łzę z oka, uczyni wszystko nowym. I słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. Skąd akurat znalazło się takie wtrącenie w tym fragmencie? Żebyśmy wierzyli, że to nie jest fantazja. Że te słowa są rzeczywiście wiarygodne i prawdziwe, ponieważ zostały potwierdzone przez fakt historyczny. Wobec wielu świadków, to znaczy śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Zmartwychwstały Chrystus ukazał się wielu. Paweł mówi nawet o ponad 500 osobach, które spotkały zmartwychwstałego Chrystusa. I to jest fakt, za który ci świadkowie oddali życie. Podpisali własną krwią, że to jest prawda. Kilkunastu trzeźwo myślących mężczyzn. I nie tylko oni, bo też byli i inni męczennicy, którzy widzieli Pana, jak chociażby Szczepan, pierwszy męczennik. Oni własną krwią podpisali tę księgę, która jest wiarygodna i prawdziwa. I naprawdę człowiek ma jakby na dłoni podany cały scenariusz życia i niepotrzebny mu jest ten cały transhumanizm. To znaczy to dążenie do przedłużania życia, a właściwie mrzonka o nieśmiertelności, o pełni zdrowia, o szczęściu osiąganym środkami farmakologicznymi, o jakimś ulepszaniu genetycznym. Może coś tam można ulepszyć, ale zbawienie nie może być dokonane w porządku naturalnym. Musi być przeskok na ten poziom nadprzyrodzony. W Bogu człowiek osiąga swoją pełnię i swoje szczęście i prawdziwą nieśmiertelność, która nie liczy się już liczbą lat, tylko po prostu jest innym czasem, innym wymiarem. I ludzka śmierć może być elementem konstrukcji tego nowego świata, nowej ziemi. Umiera stary człowiek, rodzi się nowy. Można by powiedzieć tak obrazowo, że nasza śmierć jest jakby nawozem nowej ziemi, nowego nieba. Chrystus powróci kiedyś w chwale i odnowi wszystkie rzeczy. Raz na zawsze usunie dramatyczny sposób umierania, który odziedziczyliśmy po Adamie w
wskutek jego grzechu, upadku, to wszystko zostanie pokonane. Zostaną pokonane wszelkie podziały między człowiekiem i Bogiem, między mężczyzną a kobietą, między ludźmi a światem. Jeżeli tam były jakieś antagonizmy, one zostaną pokonane, a w miejsce tego zostanie wprowadzona harmonia, symbioza, komunia, święta, zjednoczenie wszystkich. I Bóg będzie wtedy wszystkim we wszystkich. Nie znaczy to, że wrócimy do stanu pierwotnego, do tego raju, o którym pisze Biblia. Bo będzie tam zasadnicza nowość w porównaniu z rajem. A tą nowością jest prawdziwe, uwielbione ciało Chrystusa. Wcielenie, które doskonało się w historii, skutkuje tym, że druga osoba boska na zawsze już jest solidarna z ludźmi i z wszelkim stworzeniem i ona, czyli Syn Boży, ma ciało. A zatem ta rzeczywistość to nie będzie tylko duchowa. Wierzę w ciała, zmartwychwstanie. I to jest ta zasadnicza nowość. Wcielenie, cielesność jednej z osób boskich. Całkowita solidarność ze stworzeniem. Chrystus objawi swoje wieczne i niekończące się królestwo i dokona ostatecznej odnowy stworzenia. I o tym także pisze święty Paweł, ale tym razem w liście do Koryntian. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Koniec cytatu z pierwszego listu do Koryntian. Wszystko zostanie poddane Chrystusowi, a On zostanie poddany temu, który Go rodzi nieustannie, to znaczy Ojcu. I Bóg będzie wtedy wszystkim we wszystkich. Taki jest scenariusz nakreślony przez Słowo Boże, natchnione Słowo Boże. To Słowo, które stało się ciałem i przekazało nam prawdę najbardziej istotną o losach człowieka. I my, chrześcijanie, mamy tak ogromny skarb w postaci tej prawdy, że nie powinniśmy ani chwili siedzieć spokojnie na miejscu, lecz żyć w taki sposób, a jak trzeba, to czasami coś powiedzieć, ale przede wszystkim żyć tą prawdą i mówić o niej swoim życiem, swoim postępowaniem, swoją pracą, swoimi gestami, służbą, że nasze życie zmienia się, ale się nie kończy. I że kiedyś wszystko będzie poddane Bogu. Tak jak wszystko od Niego wyszło, rozszerzało się, tak wszystko do Niego powróci. Jakby wielka implozja w Bogu. Cóż można jeszcze więcej dodać? Chrześcijaństwo prowadzi człowieka i wszelkie stworzenie do pełni, do szczęścia,
wszystkie ludzkie pragnienia zostaną zrealizowane i nawet o wiele bardziej niż sobie to wyobrażamy. Dlatego może trzeba już teraz zamilknąć i na koniec przeczytam jeszcze fragment katechizmu Kościoła katolickiego, który o tych rzeczywistościach eschatologicznych pisze, ukazuje nam, jaki będzie nasz los. I po przeczytaniu tych słów już pozostaniemy w ciszy na modlitwie. Na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Po sądzie powszechnym sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony. Pismo Święte nazywa to tajemnicze odnowienie, które przekształci ludzkość i świat nowym niebem i nową ziemią. Będzie to ostateczna realizacja zamysłu Bożego, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Wizja uszczęśliwiająca, w której Bóg ukaże się w sposób niezgłębiony przed wybranymi, będzie niekończącym się źródłem radości, pokoju i wzajemnej komuny.